Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w trzecim odcinku naszej gry Polską o rakowych granicach. Tak, wiem jak wy po prostu uwielbiacie te granice. W serii, w której dążymy do podbicia świata jako Polska i po prostu w zasadzie tyle na poziomie very hard. Jako, że wojna z Węgrami najprawdopodobniej zbliża się już do końca, muszę im szybko wypowiedzieć wojnę. No, niestety, jak widzimy, Genua dołączy do tej wojny po stronie węgierskiej, ale mimo wszystko tak czy siak powinniśmy dać radę sobie. W sumie nawet nie będę wzywał Czechów na sam początek tej wojny, może ich wezwę potem, jeżeli Genua okaże się być bardzo upierdliwym przeciwnikiem. Naszym celem będzie zdobycie tej prowincji, która się nazywa Trensen, cokolwiek, coś tam. Z takich dodatkowych informacji zacząłem już przyłączanie Gdańska do naszych ziem. To powinno nam znacznie, ale to znacznie polepszyć sytuację finansową w naszym kraju, ponieważ tutaj przyniesiemy Hadel do Gdańska. No niestety nie mogłem zrobić tego wcześniej, bo jak widzimy Liberty Desire Gdańska jest dość spore. Wiem, że mógłbym w sumie tutaj się troszeczkę tym pobawić, ale to byłoby dość kłopotliwe. A na poziomie Very Hard naprawdę niewiele brakuje, żeby po prostu bot po prostu od razu wam wsparnie podległość waszego wasala, więc lepiej jest tego unikać i nie jechać sobie po bandzie. Podczas tej wojny z Węgrami, no przynajmniej na razie, będą nam walczyli Patryk Piotrkowski i Hunter Vas Normandy. W sumie to jest jeden z lepszych eventów, który mógł mi się by trafić. Zaopatrzenie dla kozaków. Tracimy 60 golda i w zasadzie dostajemy u nich dość spore bonusy. Jakbym miał ich u siebie, to byłoby znacznie, znacznie lepiej. Dobrze będzie wysłać dyplomatę do poprawienia relacji z Austrią, bo na pewno będziemy mieli tutaj dość sporo punktów u nich agresywnej ekspansji po tej wojnie. I tak samo myślę, że z większymi księstwami w Hre sobie to samo zrobimy. Jednocześnie przygotowuję się tutaj do wojen, dalszych wojen po prostu z państwami, znaczy z hordami, czyli Noga i Kazań. Od Kazaniu wyjebiście byłoby nam zdobyć kopalnię złota, tutaj aż. Dwie kopalnie złota jakbyśmy mieli, to moglibyśmy sobie naprawdę już tak z 50 tysięcy wojska zasponsorować. No nie wiem, czy mi się to uda, tym bardziej, że Moskale mogą zaatakować zarówno Kazań, Nowogród, Litwę nawet w dowolnym momencie. A nie chcą dołączyć do moich wojen, ponieważ są cały czas zadłużeni. Oh my god, ile ten Osman tego zjadł? Serio, co tu się wydarzyło? Nie ma żadnej koalicji, no po prostu very hard to, jak widzicie, jedno wielkie zło. Dobra, wzywamy sobie Czechów do tej wojny, żeby nam pomogli za 10 punktów favoru. Nie chcę tutaj za bardzo ryzykować, że po prostu przyjdą węgierskie wojska wciąż. No, są dość znaczącą siłą. A ja nie mam pieniędzy na rozbudowanie moich i nie chcę tutaj jakoś się za bardzo, przynajmniej na razie, militarnie rozwijać, bo nie jest to jakoś super mi potrzebne na ten moment. Zajęliśmy najważniejsze prowincje dla mnie, tak żeby Czechy ich nie przejęły, więc tak czy siak możemy już teraz wezwać, będą wszystkie pozostałe mi po prostu przekazywali okupację, nawet jeżeli po prostu oni będą zajmowali te terytoria. Wstępujemy do szturmu! No i w zasadzie dochodzi chyba do jedynej bitwy podczas tej wojny, gdzie wojska czeskie zniszczyły pod Zagrabem, jakoś to wymawia, Zagrzeb, nie wiem, serio, bo miał tak duże problemy z wymówieniem nas tych prowincji, ale kogo to obchodzi, praktycznie całą węgierską armię, no tak. Kolejny po prostu doskonały minister, no szkoda, że realnie nam się coś takiego nie zdarza. Tylko zanim coś zrobimy, to wydajmy trochę tych punktów, bo jak widzicie, mam praktycznie kapa administracyjnych. Dobra, myślę, że muszę tutaj rozwinąć te prowincje, ponieważ nie mogę tutaj principality rozwijać, ponieważ potrzebuję 30 punktów developmentu w całym regionie. Więc jak najbardziej możemy tutaj sobie podnieść troszeczkę tego developmentu. Bardziej administracyjnych, to jak widzicie, mam naprawdę wyjebiście dużo. No okej, okay. I teraz to bierzemy. I znowu za chwilę będziemy mieli kapa kolejnego. Misję jakąś możemy w ten zrobić. Polish Renaissance! Ej, wyjebiście! Okej, okay, dobra, bierzemy. Polski renesans wprowadzony. Bardzo mi to pasuje i dostajemy też Nikolasa Kopernikusa jako naszego doradcę trójkowego. W sumie o tym nie pomyślałem, ale bierzemy go. To jest bardzo dobrze się to wszystko nam ułożyło. Najlepsze jest to, że teraz tak. Wojskowe. Za chwilę ulepszymy technologię, wtedy wprowadzę może ostatnią ideę. W takim razie potem tak samo tą i lecimy od razu religijne na maksa. I to będzie taki okres, w którym raczej przystopuję z podbojami, skupię się tutaj z ponawracaniem tego. Dodatkowo akurat powinno być tak, że spali nam ta agresywna ekspansja do takiego poziomu akceptowalnego, żeby tutaj dalej pocisnąć w kierunku Indii. No zobaczcie, bizantyjscy uchodźcy mogą do mnie przybyć i po prostu na aż taki długi okres obniżyć mi wszelkie
koszty technologiczne, albo możemy im odmówić. Nie wiem, kto by normalnie im odmówił, szczerze mówiąc. Dzięki temu, no w zasadzie już bym mógł wprowadzić wszystkie technologie, których super potrzebuję. A tutaj tak, jesteśmy jeszcze rok do przodu, a tutaj jesteśmy, o, też rok do przodu, więc wyjebiście. Więc w zasadzie za dwa miesiące sobie wprowadzimy tutaj te technologie po znacznie obniżonych cenach dzięki temu. Cenach, kurka, ja zapomniałem, jakiś telemarketer, henio. No i w zasadzie zróbmy to. No tutaj nie mam minus 5%, to znaczy, że jestem chyba najsilniejszy w okolicy. Tak czy siak, production efficiency zwiększamy, dzięki temu mogę wziąć kolejną ideę i zobaczcie punkty militarne, jakbym nie wiem co miał tak naprawdę. Tutaj wzięte do obniżenia tego kosztów, a nie mam nic praktycznie. I tak jak mówiłem, bierzemy religijne jako kolejne. Po co mi to? To tak naprawdę te dwie są mi potrzebne do kombo, które mam straight ID, ja żeby tutaj podnieść bardzo, ale to bardzo przychody związane z po prostu good produce modifier. To powinno bardzo wzmocnić mi wszelakie przychody, które będę po prostu posiadał. I dzięki temu tak naprawdę powinno mnie być stać na bardzo duże armie, po pierwsze najemników, jak i duże armie związane z manpowerem, żebym mógł podbijać po prostu w każdym miejscu na świecie. Dobra, no i zakończamy rozwój idei po prostu militarnej. Dzięki temu dostajemy również Land Force Limit Modifier zwiększony o 50% i możemy mieć 57 tysięcy wojska już w tym momencie, co powodowało, jakby mnie było stać jeszcze na tą armię, byłbym miał zwiększyć power house'ów w okolicy, no ale mnie jeszcze nie stać. Możemy też już wprowadzić, no pierwsze w zasadzie, pewnie jedyne rozwinięcie z ery. No i tak dla mnie najważniejsze będzie, no czy dla mnie są dwa tutaj ważne. Agresywna ekspansja, no i Wars Taxes Cost podniesiony o 100% za darmo, żeby z tego korzystać. Więc ja w zasadzie biorę tą agresywną ekspansję, bo żeby mi się to kumulowało z tymi 10% z religii. Za 20% to zawsze ta jedna prowincja więcej. Możemy też wprowadzić kolejną reformę w naszym po prostu systemie rządów. I ogólnie tutaj mamy autonomię, jak i kultury akceptowalne. Ja osobiście wolę kultury akceptowalne w naszym kraju stosować. Zawsze to są większe bonusy, zwłaszcza jeżeli jakieś duże regiony przyjmujemy dla siebie od jakiegoś kraju. Więc dobrze będzie wtedy tam wprowadzić te kultury akceptowalne. Dobra, możemy zakończyć już wojnę z Węgrami. Musiałem poczekać, aż mi spadnie agresywna ekspansja z Imperium Osmańskim, ponieważ mieliśmy ponad 50 punktów i by mi weszli w koalicję. I tak jak widzicie, bierzemy o nich pieniądze, bierzemy war repsy. W zasadzie to jakby tak zjechać, to może jeszcze byśmy coś wzięli. Dobra, to bierzemy maksymalne pieniądze. I zakończyliśmy właśnie tąże wojnę. W zasadzie dość prostą, nudnawą, no ale cóż, ja na to poradzę. Dzięki temu dostaliśmy naprawdę dwa bardzo mocne forty do obrony przeciwko Imperium Osmańskiemu, jeżeli kiedykolwiek będzie na tyle głupie, żeby mnie zaatakować od tej strony. Gorzej, że najczęściej się atakuje tędy. Mamy też pierwszą wojnę mamelusko-osmańską. To się źle dla nich skończy, w sensie dla Mameluka. Mameluk jest po prostu za słaby w stosunku do Osmana. Chyba, że ma jakąś przewagę dwóch poziomów technologii militarnej, ale no na to się nie zanosi, przynajmniej nie za życia tego władcy. Dobra, rok temu minęły kolejne 10 lat, czy ileś tam jak jest potrzebne do brania punktów, więc teraz w sumie sobie tutaj to wszystko pobustujmy, żebym mógł brać kolejne punkty od moich po prostu estate'ów. W sumie warto jest to robić co 10, nawet jeżebyście mieli mieć kapa, warto jest to robić. I możemy już tutaj sobie przygotowałem, możemy pozabierać punkty. No niestety od burgersów na razie tylko 100. Co już biorę chyba trzeci raz setkę, ponieważ głównie będę tutaj prowincję przyznawał, a potem zabierać, przyznawać to jest bardzo duży problem obecnie, po zmianach, które były chyba dwa patche temu. Jak widzicie, bardzo dużo punktów pozbieranych, możemy kolejny poziom idei rozwinąć. Swoją drogą dostaję aż 15 punktów na miesiąc, to jest w cholerę dużo. Dobra, zbliża nam się wojna z Litwą, bo w zasadzie moment trusa właśnie nam minął z nimi. I niestety na moje nieszczęście wybuchły to już jakieś bunty od dłuższego czasu, przez co podnieśli fortecę w Lubnai, którą będę musiał niestety zdobyć od nich jeszcze raz. I tak samo tutaj, no i w stolicy. Będę chciał ich zaatakować, nie będę wzywał Moskali, mimo iż chcą dołączyć. Nie będę wzywał Moskali, ale za to skupię się na zdobyciu całej tej granicy jak najszybciej, żeby po prostu Moskwa nic nie mogła wziąć od Litwy, bo coś tu się chyba widzę, że szykują do dalszej wojny, chociaż claimów jeszcze nie mają. Dobra, wypowiadamy wojnę Litwie. Tak jak widzicie, mogę wezwać Moskwę, mogę wezwać Czechy, no ale na razie tego nie róbmy. Moim celem będzie zdobycie, o, no stolicę w sumie możemy zdobyć, to wtedy dwa na raz dostaniemy
Dwie naraz rzeczy dostajemy. Mecklenburg niestety też dołączy do tej wojny, no ale trudno. Jak wiecie, na razie nie mam sojuszników. W tej wojnie nadal Hunter, Was Normandy oraz Patryk Piotrkowski będą nam tutaj dowodzili. Patryk naprawdę długo żyje, nie muszę przyznać. No chyba żyje tyle co mój król, czyli prawie już 50 lat. Swoją drogą, zapomniałem, że powinienem trzymać na Imperium Osmańskim cały czas 100% o po prostu Spy Network, tak? Pamiętajcie, że Spy Network na danym kraju powoduje, że on dostaje mniej agresywnej ekspansji od nas o chyba 10%, tak? Więc przy 100%, więc warto jest trzymać na Imperium Osmańskim, jeżeli chcecie dużo podbijać w krajach sunnickich, no to przynajmniej tego jednego dyplomatę, nie? Tym bardziej, że jest za bardzo... Ja już wszędzie, gdzie mogłem, poprawiłem relacje, więc możemy wysłać i porobić coś innego. Wiecie co? Jednak wezmę te Czechy, niech pomogą mi po prostu poczyścić te wszystkie bunty litewskie, nie nazywajmy tego wojskiem, bunty litewskie. Okej, dość szybko padła nam forteca w Lubaniu, więc teraz zdobądźmy tutaj całą granicę przy Moskiewską, jeżeli się uda. Tutaj też chcę stłumić te bunty pod dowództwem Hunter Was Normandy, lecą nasze wojska. Nie wiem, raczej powinniśmy dać sobie radę, bo sobie pamiętam, to buntownicy mają technologię kraju, w którym się odpalili. Więc jak najbardziej ich pobiliśmy, chociaż Litwa ma 24 tysiące i takim dużym stakiem chodzi, co jest mi totalnie nie na rękę. No ale Czechy już poszły na północ, więc też może pójdą na Warszawę mnie oblegać czy coś. Jakby co, to ja specjalnie nie przenoszę jeszcze stolicy do Warszawy. Mam ku temu powód, chcę ją najpierw nawrócić na Ortodoks, a żeby to zrobić taniej, to czekam, aż mi autonomia tutaj zbije. W sumie w tym regionie możemy odpalić też politykę Monthly Autonomy Change w ten sposób i zawsze to nam lepiej zadziała. Wstrzymałem się też z dalszym nadwracaniem specjalnie, ponieważ no, na ten moment to już lepiej jest poczekać, żeby tutaj to wszystko nam rozwinąć, no przynajmniej o to, misjonary strength, żeby zanim zacznę dalej nawracać wszystko. Dobra, atakujemy wojska litewskie. W sumie porównywalne siły, ale powinna nasza technologia tutaj zrobić swoje. Boże, prawie stakłej bym przed. No, na pewno miał im zrobiliśmy. Podzielimy nasze siły. W sumie tą armię wyślimy, żeby pościgać tych litewskich buntowników. No i w sumie też mam smoleńskich buntowników, których trzeba stłumić. Granica z Moskwą zabezpieczona, że tak powiem. Chociaż nie wiem, czy Moskwa zaraz im wojnie wypowie, ewentualnie lecą na tych buntowników. Nie wiem, które z tych dwóch będzie miało tutaj miejsce. My za to zajmujemy sobie tutaj cały ten obszar. Gdzieś tutaj chodzi... A, tutaj poszedł ten duży stak na północ. Dobra, to dzielimy wojsko i zajmujemy wszystko naraz. Przypominam, DV, DV i klikasz i potem chyba... Nie no, Litwę to nawet 5000 wojsk Gdańszczeń bije mimo... A, mają dwa minusy, okej. Okay. A tutaj jeszcze wojska czeskie też lecą na pomocy, więc nie jest najgorzej z tym wszystkim. No już w zasadzie wojnę będziemy za chwilę kończyli, tylko muszę uważać, żeby tutaj nie nabić sobie za dużej agresywnej ekspansji, bo pamiętajcie, że Litwa, no niestety, jest krajem katolickim, więc u wszystkich krajów katolickich będziemy nabijali bardzo dużą agresywną ekspansję. No i niestety pożegnajmy Patryka Piotrkowskiego, któremu się właśnie zmarło. Patryka Piotrkowskiego zastąpił generał Ricardo. Witam cię, niszczycielu Litwy. Będę tutaj dalej cisnę. Szkoda, że nie masz nic w Siege'u, no ale trudno. No i niestety nie mamy nic, co by nas tutaj dał nam lepszych dowódców. Kończmy te wojny. Najpierw z Mecklenburgiem, czy Mecklenburgiem, jakkolwiek się to wymawia. Hajsy, war repsy. No i tak jak mówię, no potrzebuję na pewno prestiżu. Z nich kończą sobie tą rywalizację. Ja dostałem połowę z tego, więc mi akurat to też jest na rękę. Obczaiłem też, że Litwa daje gwarancję tutaj Livonian Orderowi, więc możliwe, że nawet będziemy mieli za chwilę mieli kolejną wojnę z Litwą. Tym bardziej, że o nich pieniędzy dość sporo możemy wziąć, bo to jest bardzo duży kraj. Ale to, co najważniejsze, to jest granica z Moskwą. To muszę zrobić, żeby Moskwa ich po prostu w przyszłości nie podbijała. Kolejna ważna rzecz to jest oczywiście forteca w Lubanii. Koalicja, sprawdzajmy to sobie. No i myślę, że taki peace deal mnie zadowoli. Tutaj głównie te terytoria bierzemy przy granicy z Moskwą. Daje mi to bardzo dużo agresywnej ekspansji, nawet z Livonian Orderem, no trudno. Jeszcze nie oddzieliłem ich od po prostu tej Livonian Orderu, ale myślę, że to akurat nie wpłynie na mnie tutaj jakoś źle i raczej nie będą mi podbijali Litwy. A jeżeli nawet to ich podbijemy w przyszłości, zresztą taki jest nawet plan na tą chwilę, żeby tutaj zająć te pozostałe terytoria bałtyckie, nadbałtyckie, żeby po prostu mieć tutaj przynajmniej 50% wpływów w tym trade node w momencie, kiedy zintegrujemy Gdańsk. Następnie, dobra, mam 460 golda, koalicja jest, bierzemy wszystko, co mogę. Kończymy wojnę, módlmy się o to, żeby Moskwa ze mną nie zerwała sojuszu, chociaż chcę moje prowincje, ale no, może przeżyjemy, zobaczymy.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku Podbijania Świata jako Polska. Jak widzicie, mamy coraz brzydsze te nasze granice. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. No i widzimy się już za dwa dni o godzinie 14:30. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!